Witajcie w ostatni dzień sierpnia. Czas wakacji i dla wielu czas urlopów dobiega końca. Co się rozpościera przed nami? Ciężko powiedzieć. Dla uczniów nowy rok nauki. Ale poza tym... Widzicie, nagrywam ten materiał kilka tygodni przed jego emisją. Widzimy się u was pod koniec sierpnia. Ale dookoła mnie jest dopiero początek tego miesiąca. I chociaż to wcale nie jest tak dużo czasu, to przy obecnym tempie wydarzeń ciężko mi powiedzieć, co wy, ludzie przed ekranami odlegli ode mnie o niecały miesiąc, możecie przeżywać. Jakie wydarzenia na świecie was martwią lub cieszą? Czy żniwa się udają? Czy przeszkadza im fala deszczów? Czy pojawiają się kolejne anomalie pogodowe? Jak rozwijają się sprawy społeczne czy polityczne? Czy pojawiły się nowe akty przemocy wobec różnych mniejszości? Nie wiem i nie jestem w stanie tego przewidzieć. Wiem, że na pewno zmagamy się z globalną katastrofą klimatyczną. Od tego wyzwania nie uciekniemy. I za brak działania zapłacimy my, a przede wszystkim kolejne pokolenia, straszliwą cenę. Wyzwań zatem tam u was, ostatni dzień sierpnia, nie brakuje, bo i u mnie, na początku sierpnia, jest ich sporo. A to może przerażać i budzić niepokój. Skoro mierzymy się z wyzwaniami, których nie da się tak od ręki zlikwidować, to znaczy, że cały ten lęk towarzyszy nam nieustannie. A życie w nieustannym lęku, który podszywa wszystko, co robimy, jest... na dłuższą metę niemożliwe. Co zatem z nim zrobić? Wyprzeć. To rozwiązanie intuicyjnie realizuje wiele osób. Zmiany klimatu to bzdura. Wzrost przemocy to nieprawda. Wszystko jest dobrze, a przynajmniej nie gorzej niż było. Trudniejsze jest stawienie lękowi czoła. Nie da się lęku wyrzucić z życia. Ale można z nim pracować. A my, chrześcijanie, mamy do tego, powiedzmy, dodatkowe narzędzia. Bo nasza perspektywa opiera się na nadziei i wykracza poza doczesność. I wcale nie sprawia, że mamy być obojętni. Wręcz przeciwnie. Mamy się zaangażować w świat ze wszystkimi jego wyzwaniami. Spójrzcie na dzisiejsze teksty. Prorok Jeremiasz napisał: Tak mówi Pan, jak sprowadziłem na ten lud całe to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszelkie dobro, które im zapowiadam. Jego słowa padają w beznadziejnej sytuacji. Jerozolima jest oblężona i na dniach zostanie zdobyta. Jeremiasz jest uwięziony. Król judzki obwinia go za całą tę sytuację, a wszystko dlatego, że Jeremiasz ostrzegał króla przed wojną z Babilonem. Tłumaczył, że zakończy się katastrofą. Królowi się to nie podobało. Efektem miała być niewola babilońska. Uprowadzenie większości mieszkańców Jerozolimy do Babilonu. Ale w tych strasznych warunkach Jeremiasz robi coś, co wydaje się zupełnie bez sensu. Kupuje pole od swojego stryja. Państwo się rozpada. Król straci królestwo, prawa przestaną obowiązywać, ludzie uprowadzeni z Jerozolimy już jej nie zobaczą, a Jeremiasz kupuje pole, ziemię, którą można uprawiać, która jemu się należy według podziału pomiędzy plemiona Izraelitów. Zachowuje się, jakby życie miało toczyć się normalnie, bez wojny. Ale Jeremiasz jest przekonany, że po tragedii, jaka tuż, za chwilę ma się wydarzyć, nadejdzie lepszy czas. Jak w zasadzie każdy człowiek w starożytności, Jeremiasz we wszystkim widział działanie Boga. Nic nie działo się przypadkiem. Wszystko miało swój cel i sens. Tragedia była Bożą karą. Jednak Bóg, w którego wierzył prorok, to Bóg zbawienia, a więc ratunku. Po tragedii musiał przyjść ratunek i lepszy czas. Dzisiaj trudno poddawać się takiemu fatalizmowi.
Bóg nie stoi za każdym złym wydarzeniem, za każdym niepowodzeniem, za każdym kataklizmem czy pandemią. Wiemy o tym, bo objawił się wyraźnie w Chrystusie, czyli tym, który towarzyszy, naucza i poświęca się, by przynieść ratunek. Dlatego wszyscy możemy mieć bliską relację z Bogiem, mocną nadzieję. W języku Biblii wyraża się to słowami, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ta relacja sprawia, że też możemy mieć nadzieję, mimo wszelkich przeciwności. A nasza nadzieja wykracza poza doczesność. Tylko widzicie, to wykraczanie poza doczesność, czyli poza nasze życie, poza to, czego doświadczamy naszymi zmysłami i rozumem, to jest coś, czego nie możemy tak w pełni teraz pojąć. W pierwszym liście Jana autor opisuje to takimi słowami. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Jesteśmy teraz dziećmi Bożymi. Mamy z Bogiem bliską relację i to sprawia, że mamy skąd czerpać nadzieję. Ta nadzieja wykracza poza granice naszego życia. Ale co tam, poza tymi granicami się dzieje? Jak dokładnie ta nadzieja będzie zrealizowana, tego nie wiemy. I nie dowiemy się. I wcale nie powinniśmy się na tym skupiać. Jeremiasz wierzył w to, że życie po katastrofie Jerozolimy powróci do normalności. Chciał tę nadzieję zakomunikować ludziom wokół, podkreślić, że relacja z Bogiem to źródło tej nadziei. Ale mimo to zaangażował się w aktualne wydarzenia. Próbował im przeciwdziałać, ostrzec króla i ludzi wokół. Nie był obojętny. Nasza nadzieja, dana w Chrystusie, pozwala nam spojrzeć na życie z nowej perspektywy, która sięga poza granice życia. Ale nie po to, byśmy to życie przegapili, żebyśmy byli obojętni, ale po to, byśmy mogli się zaangażować z nadzieją. Byśmy działali jak Jeremiasz, ale ze świadomością, że życie zwycięży, nawet jeśli nam się nie uda. W ten sposób nie ma dla nas, czerpiących nadzieję z relacji z Bogiem, spraw beznadziejnych. I z tą nadzieją, drodzy ludzie z przyszłości, czyli z końca sierpnia, chcę was i siebie zostawić. Bo wyzwania mogą być wielkie, ale nasza nadzieja nie gaśnie. Zatem zakasajmy rękawy i działajmy. Zostańcie z Bogiem.